tak będę kojarzony z długiem. Z bezsilności zabiliśmy. Tak, zostałem pobity. Robię to bez emocji. Siedziałem 10 lat w więzieniu. Tam jest przestrzegane pierwsze prawo biologii. Przeżyć. I to przede wszystkim internauci mnie ułaskawili. Ja nie chcę być autorytetem. Niech Tomasz Lis będzie autorytetem. Potrafię z tym żyć. Nauczyłem się żyć. Polacy mają mentalność niewolników. Witam Was serdecznie w programie Przy piwie wirtualnej Polski. Ja nazywam się Damian Aleksander, a moim gościem jest Sławek Sikora. Dzień dobry Państwu. Cześć. Cześć. Twoje zdrowie. Sławek, powiedz mi o portalu, o tym, że będziesz robił program, znaczy projekt tak, dotyczący... więzienia? Od półtora roku, nie, to jest półtora roku zajmuję się serwisem internetowym, który wymyśliliśmy, nazwaliśmy go For Freedom, 43dom.pl i ten serwis będzie poruszał problemy przede wszystkim wolności. Wolności i nadziei, ponieważ kiedyś we mnie zrodziła się nadzieja, że będę wolnym człowiekiem, a później dopiero zrodziła się wolność. Wskazanych na Shawshank. To jest film dla mnie o wolności i o nadziei. I ten serwis ma być takim miejscem, w którym ludzie będą mogli mówić o swoich prawach i również o czymś, co się nazywa nieposłuszeństwo obywatelskie. Więzienie też jest pewną częścią serwisu, ale to nie jest główna tematyka serwisu. To ma być serwis obywatelski. Ktoś, kto nie czytał serwisów informacyjnych albo nie oglądał filmu Dług, nie wie, dlaczego tak dużo mówiło się na Twój temat swego czasu i do tej pory chyba się mówi, bo jesteś jednym z bohaterów filmu Dług. Czy ten film oddał sytuację, w jakiej wtedy się znalazłeś? Bardzo często Ci chyba zadawano pytanie, dlaczego zabiłeś? Tak, film z bezsilności zabiliśmy. Tak, film bardzo dużo zrobił w naszym życiu, ponieważ wyszliśmy z pewnej anonimowości. Ale film był w 99 roku, mamy 2008 rok i to wszystko, co się w tej chwili dzieje, no jest dyskontowane przez sukces długu, no ale życie się toczy dalej. Dług jest już za mną w tej chwili, jeśli chodzi o film. Ja mam dług wobec społeczeństwa. 37 tysięcy ludzi podpisało się pod moim ułaskawieniem. Między innymi trzy największe serwisy internetowe zrobiły czat, więc nie walczyło swoich użytkowników, tak jak to normalnie się dzieje, ale potrafiły usiąść i pozwolić na wypowiedzenie się do internautów i to przede wszystkim internauci mnie ułaskawili. Jak sobie radzisz z psychiką? Jak odnosisz się do tego? Wiesz, czy starasz się też, budzisz się rano i przychodzą ci cały czas myśli dotyczące tej sytuacji, czy już raczej pewien dystans nastąpi, pewne katarzis? Czy cały czas czujesz piętno jeszcze tej sprawy? Tak, czuję piętno tej sytuacji, natomiast potrafię z tym żyć. Nauczyłem się żyć, bo żyję z tym od 94 roku. Pamiętaj o tym, że zanim wyszedłem, siedziałem 10 lat w więzieniu, 3690 dni, więc przytępiono moje piętno w więzieniu. Sytuacja, jaka jest w polskich zakładach karnych i aresztach śledczych, powoduje, że ludzie nie myślą o tym, że popełnili zbrodnie, popełnili przestępstwo, tylko myślą o tym, żeby przeżyć. To jest tak, jak Kępiński mówi, jeżeli się cofniemy do pierwszego prawa biologii, żeby przeżyć, no to ludzie nie mają czasu myśleć nawet o tym, co się działo w ich życiu, co ich doprowadziło do sytuacji, że siedzą w więzieniu. I polskie więzienia, przynajmniej na początku lat 90., nie wiem jak teraz, ale podejrzewam, że dużo się w tym nie zmieniło, są tam jest przestrzegane pierwsze prawo biologii – przeżyć. Więc jeżeli przez 10 lat musisz nauczyć się przeżyć, to czy będziesz pamiętał o tym, co zrobiłeś? No raczej nie. Nie. Dopiero w momencie, kiedy wyjdziesz na wolność, kiedy staniesz się wolnym człowiekiem, możesz zacząć o tym myśleć. Czyli poznać środowisko to tak naprawdę wejść, zobaczyć, jak to jest i wtedy można zrozumieć. Tak. Więc jeżeli więzienia będą... Póki co w nich będą przestrzegane pierwsze prawa biologii, no to ludzie nie będą myśleć o tym, co zrobili. To jest bardzo brutalne, co mówię, ale tak właśnie jest. Ja nie miałem czasu myśleć, co ja zrobiłem, bo musiałem się nauczyć żyć. To jest tak jak w filmie Konrada Niewolskiego Symetria. Posłuchaj, czy na ile prawdziwie film oddawał waszą sytuację? Czy jest to trochę wyolbrzymiona? Tak.
Myślę, że on był z dwóch stron. To była wizja reżysera. To był przede wszystkim pokazany strach. No bo jak opisać widzowi strach? I film Krzysztofa Krause Dług pokazuje doskonale strach. Bo z jednej strony to było zupełnie inaczej, złe słowo. To było brutalnie z naszej strony, ale i z drugiej strony brutalnie wobec nas zachowywali się sprawcy, późniejsze ofiary przestępstwa, zbrodni. Także więc to jest zupełnie... Film to jest strach. Film Krausego opowiada przede wszystkim o strachu i o zniewoleniu. Tak, można powiedzieć, że zapracowałeś sobie na drugą część długu, bo zostałeś... Wchodzisz w kwestie, które dość są kontrowersyjne, kwestia Islandii i tego, że zostałeś tam pobity. Tak. Co to za sytuacja, co to za sprawa? No, moim zdaniem tak, zostałem pobity, dlatego że pewnie stare sprawy się ciągną, czyli to, że kiedyś siedziałem w więzieniu i ludziom się wydawało, że siedząc w więzieniu, mając kontakt ze światem przestępczym, mają ludzie w tym momencie dostęp. Ja nie wiedziałem, że w Islandii wpadnę do getta polskiego, gdzie również znajdują miejsce ludzie, którzy uciekają przed wymiarem sprawiedliwości. Tak, doprowadziłem do ekstradycji groźnego przestępcy do Polski. Tak, zostałem pobity. Zostałem pobity i nic to nie zmieni. Mogłem, powiedzmy, wziąć tak jak kiedyś we własne ręce sprawiedliwość, ale nie na tym rzecz polega. Tak, użyłem mediów i czasem mi to się zarzuca, że dlaczego Sikora znowu robisz koło siebie szum medialny. Nie, ja wcale nie chciałem, żeby media polskie zajmowały się tą sprawą, tylko niestety Islandczycy nie są przygotowani na napływ na przykład grup przestępczych do Reykjaviku. I przez kilka tygodni negocjowaliśmy z policją islandzką, co z tym zrobić, kiedy facet sobie chodził spokojnie po ulicach Islandii. I nie mogli zrobić z tym nic. I dopiero na prośbę usilną do Adama Wilmy, który jest dziennikarzem Gazety Pomorskiej, Pomorska opublikowała tekst i zaczęła się cała spirala, że zaczęto o tym problemie mówić. Czy nie czułeś, że to jest jakaś forma spłaty długu wobec tym razem bardziej takiego społecznego? To znaczy, ja na to tak nie patrzę, ale może tak jest, to ty to oceniasz. Dla mnie jest pewnym takim... Nie, czy można w ogóle mówić w kwestiach długu moralnego wobec ludzi, bo wiem, że tak jak rozmawialiśmy wcześniej, że żeby poznać środowisko więzienne, trzeba się w nim znaleźć, żeby zrozumieć. Żeby zrozumieć człowieka, który zabił, niezależnie z jakiego powodu, trzeba było samą zabić. Chyba to jest jedna z najtrudniejszych rzeczy, o których się mówi, i tłumacząc komuś powód zabicia jest chyba dość trudny. Tak, dlatego się nie tłumaczy powodu zabicia. Staram się nie rozmawiać o tym. Dlatego, że to już jest sprawa zamknięta. Poza tym byłbym w tym chyba momencie niewiarygodny. A coś w książce się pojawia, w twojej książce? W tej mojej nowej książce pojawia się problem ułaskawienia i więzienia. Niech czytelnik sobie wyrobi opinię, czym jest więzienie i czym... Także... Dla mnie w tej chwili sprawa długu jest sprawą zamkniętą. Tak, będę kojarzony z długiem, natomiast to, co w tej chwili robię, robię to bez emocji, bo ludzie powtórzą, Sikora, się pewnie tym wszystkim emocjonujesz. Dla mnie takim człowiekiem, który nauczył mnie, żeby pracować w pewnych sprawach bez emocji, był Szymon Wiesenthal, który na pytanie dziennikarza, pan to robi z zemsty. On mówi, jakbym to robił z zemsty, to bym nie robił tego dobrze, profesjonalnie. Tu nie może być emocji. Ja z zemsty się wyleczyłem w dniu, w którym spaliłem swoich bliskich w piecach krematoryjnych. Ci, którzy nie wiedzą, kto to jest Szymon Wiesenthal, to jest człowiek, który doprowadził do aresztowania Eichmanna, do postawienia przed sądem. On ścigał do końca swoich dni hitlerowskich zbrodniarzy. Mnie interesuje obszar prawa. Ponieważ mogę to powiedzieć paradoksalnie, nie zostałem aresztowany za to, że zabiłem, co jest to bardzo kontrowersyjne, co teraz powiem, tylko za to, że złamałem prawo. Bo polskie prawo dopuszcza zabijania w określonych sytuacjach. Policjant może, funkcjonariusz służby więziennej, oficer, żołnierz jadący do Iraku może zabijać w samoobronie. Natomiast w tym czasie, w którym ja siedziałem w więzieniu i zostałem aresztowany, nie dopuszcza, że po prostu złamałem prawo. I
twierdzę, że jeżeli chcemy, żeby w więzieniach było przestrzegane prawo, żeby ludzie byli uczeni, że należy żyć zgodnie z literą prawa, to w więzieniach musi być pierwsze miejsce, w którym się przestrzega prawa. Mhm. I tak jak ktoś kiedyś powiedział... A jest to wątpliwe. W niektórych jednostkach jest lepiej, w niektórych jest gorzej. W więzieniach powinno się, tak jak ktoś kiedyś mądry powiedział, urzeczywistniać prawo. I mnie interesuje prawo, mnie interesuje protest obywatelski. Chcę pokazać ludziom poprzez nasz serwis, że jestem przykładem takiego protestu obywatelskiego. Powtórzmy jeszcze raz adres tego serwisu. Adres serwisu jest 43dom.pl. Prawda jest taka, że w więzieniach powinno się urzeczywistniać prawo. Jeśli to prawo będzie się urzeczywistniać, to część z tych ludzi wyjdzie lepsza, a nie gorsza. Dzisiaj prawo jest w więzieniach łamane, chociażby poprzez powierzchnię 3 metrów kwadratowych, czy nawet nie ma 3 metrów kwadratowych. I moglibyśmy bardzo długo na ten temat rozmawiać i o tym będziemy rozmawiać również w serwisie. W jakimś stopniu jesteś autorytetem w jakichś kwestiach, wypowiadasz się na jakieś tematy. Tomasz Lis stwierdził prawdopodobnie, że nie masz prawa jako osoba, która zabiła człowieka, żeby wypowiadać się i stawać się jakimkolwiek autorytetem. Ja nie chcę być autorytetem, niech Tomasz Lis będzie autorytetem, natomiast chcę być przede wszystkim człowiekiem, który ma prawo powiedzieć, co to jest protest obywatelski, ponieważ ja jestem przykładem nieposłuszeństwa obywatelskiego. Zgodnie z literą prawa 37 tysięcy ludzi zebrało podpisy pod ułaskawieniem. Prezydent zdecydował, żebym był wolnym człowiekiem. I serwis ma się zajmować właśnie pokazywaniem protestów obywatelskich, żeby ludzie zgodnie z literą prawa domagali się swoich praw. Kiedyś powiedział to Władysław Frasyniuk, że Polacy mają mentalność niewolników i chcę się włączyć w tę działalność, żeby Polacy nie mieli mentalności niewolników, żeby do urzędnika, który im nie wykonuje odpowiednich procedur, podchodzili nie z pozycji pariasa, tylko z pozycji człowieka, który ma prawa, jest wolnym człowiekiem, a to jest olbrzymim problemem w Polsce i tym chcę się zajmować i tym się zajmuję od ponad 2 lat, także To jest mój cel, dlatego przyszedłem rozmawiać z Tobą do programu. Byłeś biznesmenem, jesteś teraz? Nie wiem, kim jestem. Jestem przede wszystkim wolnym człowiekiem, który lubi mieć święty spokój. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję.